dajesz rady i masz siłę działać dalej. Wspaniale, bardzo się cieszę, miło mi Cię widzieć. Tonacja. Co rozumiemy w ogóle pod pojęciem tonacja i o co tutaj chodzi? Tonacja. Toniczny. Toniczny to jest dźwięk. To jest dźwięk główny. Toniczny to jest dźwięk, który nam stanowi pewien tryb, pewną barwę, można powiedzieć taki pewien rdzeń. Po angielsku root note, dźwięk toniczny. Root note, czyli jakby korzeń, root od korzenia, prawda? I tonację, można powiedzieć tonacja. Co nam w zasadzie, co mamy rozumieć pod pojęciem tonacja, prawda? Bo tutaj Wojtek siada, mówi tonacja. No właściwie, co mi po tym? Tonacja, chociażby to jest istotne, że tonacja. W jakiej tonacji jest utwór? Czyli na przykład, jeżeli my mamy jakiś utwór i chcemy się dołączyć, grać w tym utworze razem z tymi muzykami, musimy znać tonację. Tonacja to jest ogólnie, można powiedzieć, jeżeli utwór zaczyna się tu, kończy się tu, w zależności jak ty widzisz, tu się kończy, zaczyna się tam, tu się zaczyna, tu się kończy. On ma w sobie pewną barwę. Ta barwa może, czyli ta tonacja, ta barwa, tonacja może trwać przez cały utwór. Może tak być. Są takie utwory, na przykład tokata i fuga D mol. Ona po prostu jest w tonacji D mol, po prostu tak jak nazwa. Bardzo często muzycy klasyczni właśnie po prostu nazywali utwory już w danej tonacji. Coś tam, jakieś tam, prawda, preludium A, E i tak dalej, i tak dalej. Oni się trzymają po prostu cały czas jednej tonacji. Czy można by powiedzieć, aha, no to w zasadzie okej, wiem, że ta tonacja jest taka, jaka jest, jaką podał ten twórca. Często jest tak, że nie mamy podanej tonacji. Na przykład, nie wiem, jak malowany ptak i co to za tonacja jest, prawda? Zespół Dżem. Druga sytuacja to jest taka, poza tym, że mamy jedną tonację w danym utworze przez cały czas, od A do Z mamy jedną tonację. Poznajemy ją w zasadzie po pierwszym i końcowym dźwięku, tak naprawdę. Zaczyna się na przykład od A, jest w tonacji A, mol, zaczyna się od dźwięku A i w zasadzie kończy się też na dźwięku A. Ok, mamy taki jakby dużą literę zaczynającą zdanie i kropkę na końcu zdania. To jest jakby ta sama, tak jakbyśmy zaczęli kropką i skończyli kropką, prawda? Zaczynamy dźwiękiem A, kończymy dźwiękiem A. Wspaniale, bardzo, bardzo się cieszymy, jest super. Drugi sposób, który mamy, to jest taki, że my no, nie wiemy w jakim momencie, jaka jest tonacja, prawda? W jakim momencie jest jaka tonacja, bo zespoły po prostu zmieniają tonację. Są na przykład utwory, w którym na przykład utwór zwrotka jest na przykład w tonacji, załóżmy, E, a na refrenie, załóżmy, jest w F, w A czy w E, tu mamy F, wszystko, no jakie mamy dwa dźwięki. Zwrotka ogólnie jest grana, jest F, F, F. Przy na przykład trzeciej zwrotce jest G, ponieważ akurat tak podniesienie o 2,5 tony zwykle to tak dodaje nam jeszcze jakby takiego napięcia, jeszcze jakby takiego natężenia, takiego można powiedzieć idzie w górę, emocje idą w górę, jeszcze tonacja wyżej jest podnoszona, bardzo często jest taki zabieg stosowany i na przykład wtedy jest tonacja G i teraz można powiedzieć, że aha, no dobra, ale ja w takim razie nie wiem, jakiej tonacji jest, tu jest początek, tutaj jest środek utworu, tam jeszcze coś jest, więc w zasadzie wtedy z wyszukiwaniem tonacji musimy się zawrzeć w danym fragmencie. Czyli na przykład intro i zwrotka jest w jednej tonacji. My to wyszukujemy też po dźwięku początkowym, po dźwięku końcowym danej frazy, danej na przykład danej zwrotki. Ale oczywiście zespoły też to zmieniają, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, we wcześniejszym module przetworzenia akordów, tak naprawdę nie musimy się zawsze trzymać tego standardu, nie musimy się zawsze trzymać tego
tego tworzenia takiego klasycznego, prawda? Więc w obrębie utworu może się naprawdę dużo zmieniać, dużo tonacji może być. Może być w ogóle fragmenty mogą być w skali chromatycznej, która w ogóle jakby nie determinuje nam, czy to mamy skalę A dur, A mol, czy arabska, czy jakakolwiek inna, bo nam po prostu pół tony idziemy do góry. Więc we współczesnej muzyce musimy się dostosowywać przede wszystkim do danych fragmentów. Oczywiście spojrzeć na całość. Tu zaczynają od akordu E, czyli w zasadzie wypadałoby powiedzieć, że to jest tonacja E jakaś, dur albo mol. Kończy się też akordem E, czyli w zasadzie trzymają się jako całokształt jest tonacja E. Oczywiście w środku też się może zmieniać. Więc tutaj można było też powiedzieć, aha, no czyli to w zasadzie nie mam żadnego wyjaśnienia co do tej tonacji. Wiemy na pewno, że tonacja to jest to, że jakiś fragment lub cały utwór jest utrzymany w pewnej barwie. Na przykład tonacja A-mol, mamy dźwięki A, B, C, D, E, F, G, A. Tonacja C-dur, mamy dźwięki C, D, E, F, G, A. Czyli jakby wiemy, jeżeli mamy tonację C-dur, wyłapiemy, że to jest tonacja C-dur, to po prostu ci muzycy poruszają się C, D, E, F, G, A. C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. Czyli w tych dźwiękach w tonacji durowej. I my improwizując, improwizujemy w tonacji C-dur lub jakiejś innej, która można powiedzieć jest pokrewna. O tym też sobie jeszcze powiemy. I właściwie można było powiedzieć, że to wszystko, bo z biegiem czasu nabierzesz na ucho tej umiejętności wyłapywania, w jaką oni grają tonacji. Bo w zasadzie my możemy jeszcze zupełnie się ścieśnić do jeszcze jednej kwestii. Jeżeli na przykład jest grany akord C-dur przez 4 takty, czy przez 8, przez 4 ćwierć nuty, czy przez 8 ćwierć nut, czyli jeden takt, albo dwa takty, albo 3, to my wiemy, że stricte możemy się trzymać w tych 3 taktach w tonacji dokładnie tej C-dur albo jakiejś innej pokrewnej, prawda? Możemy się trzymać w tej tonacji. Później zmieniany jest na przykład na akord, nie wiem, jakiś załóżmy A-mol, to wtedy my się trzymamy dokładnie w tej tonacji A-mol, bo my widzimy, że tam jest akord na przykład, jakąś mamy piosenkę, prawda, akordową. Gra G, dym, dym, później C, później D. To w momencie grania, w momencie, jeżeli gitara rytmiczna uderza ten akord G, to my możemy grać w tej, jakby można powiedzieć, tonacji G w danym momencie. Oczywiście utwór cały może być w jakiejś tonacji zachowany, ok, jak najbardziej możemy, całość może być C-dur, ale jeżeli mamy akurat dany, zagrany akord G, to my możemy improwizować w tym akordzie G, w tym, po skali G, po pentatonice G, po jakichś innych skalach, które znamy, możemy improwizować i niekoniecznie my będziemy w następnym takcie już też się zgrywać, bo kolejny takt i kolejny akord może być owszem w tej skali, w której jest cały utwór, na przykład jest cały utwór w skali C, ale my możemy wtedy się nie dopasować, bo my tutaj gramy jakąś, załóżmy, skalę G, jakąś tam, załóżmy, lokrycką. Jeżeli my ją zagramy też w następnym akordzie, zagramy tą skalę, to już się już będzie zgrzyt, będzie słychać, że coś jest nie tak. Więc jakby tu mamy podejście takie makro do całego utworu, cały utwór jest w jakiejś tonacji zawarty i podejście mikro, improwizowanie do ściśle określonego fragmentu utworu, do ściśle określonego akordu w tym utworze, do ściśle określonej też frazy, czy na przykład dźwięk ABC, ABC, ty, 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 to jeżeli my zagralibyśmy na przykład B, C, cis, to już by się nam za bardzo nie spasowało, prawda? Czyli jakby tutaj tonacja danej frazy, danej zagrywki też jest bardzo istotna. Czyli podejście makro, cały utwór, podejście mikro, fragment, wybrany fragment. Więc trzeba w ten sposób myśleć, gdy mówimy o tonacji. Oczywiście drugie znaczenie tonacji to po prostu mamy skala C w tonacji C. Skala C, tonacja C, prawda? To też mówimy, czyli to jest już zbiór dźwięków w danej tonacji. No i utwór wtedy też się trzyma w tej danej tonacji, prawda? Czyli jakby dźwięk toniczny. Dźwięk toniczny to właśnie jest ten dźwięk najważniejszy, determinujący
czym jesteśmy. Bo możemy zagrać skalę A-moll, ale od dźwięku C, to wtedy nie będzie skala A-moll, tylko będzie C-dur, prawda? Także zobaczymy się już w następnej lekcji. Trzymaj się.